Jeden, dwa, trzy. Hello, hello. Nie wiem, czy jesteśmy. Dajcie znać, czy nas słychać. Dajcie znać, czy nas widać. Bo my oczywiście znowu realizujemy się w zupełnie nowym oknie. Szaleć to Znać, czy nas szaleć. widać, O, bo my jesteśmy. oczywiście znowu realizujemy się w zupełnie nowym oknie. Są z nami Szaleć, znać, czy pierwsze nas widać. osoby. Dajcie proszę znać, czy wszystko jest ok, czy dobrze słychać, czy dobrze widać. I za chwileczkę przedstawię naszego gościa. Poczekamy tylko, żeby dotarła do nas informacja zwrotna, że jest wszystko ok. Jest, mamy kciukola w górze, czyli jest ok. Witam serdecznie, witam Was, kochani, serdecznie. Hello, hello na naszym wydaniu specjalnym Awans TV. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy mówić o awansie zawodowym, tylko o zajęciach tanecznych, o tańcu. Wszystko jest ok, pisze Marta, super, świetnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie w grupach nauczycielskich to nasze spotkanie. Pozwólcie, że przedstawię. Naszym dzisiejszym gościem jest Ola Nadaj. Ola zajmuje się tańcem od 2013 roku. Prowadzi zajęcia taneczne przede wszystkim w przedszkolach, tak Olu? Tak, dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dokładnie tak, od 2013 roku prowadzę zajęcia taneczne z dziećmi. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym również prowadzę te zajęcia. I co mogę więcej powiedzieć, to w zeszłym roku stworzyłam też zajęcia taneczne online dla dzieci, które zachęcają dzieci do ruchu przed ekranem telewizora, komputera, także w dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji jest to dobra alternatywa dla, no, dla tego tańca w przedszkolu. I też niedawno stworzyłam kurs dla nauczycieli, w którym pokazuję, jak stworzyć takie własne zajęcia taneczne, całe zajęcia właśnie w Super, czyli przedszkolu. z jednej strony prowadzisz te zajęcia sama, ale również wspierasz nauczycieli w prowadzeniu takich zajęć w przedszkolach, tak? Prowadzisz Dokładnie. również zajęcia dodatkowe, taneczne dla dzieci poza przedszkolem, tak? Też ten Tak. taniec tutaj jest ci bliski i prowadzisz takie dodatkowe zajęcia. Super, świetnie. Jeśli chodzi o wiek dzieci w wieku. Głównie w wieku od 3 do 7 lat. I w 2019 opracowałaś swój pierwszy kurs online. I również z tego, co zdążyłam zaobserwować i sama brałam też czynny udział w tych twoich porankach tanecznych, które prowadziłaś teraz i prowadzisz nadal w czasach tej edukacji zdalnej, żeby też troszeczkę powspierać rodziców i zainteresować tym tańcem najmłodsze dzieci. Czy to prawda? Tak, to wszystko prawda. To taki mój debiut był na live'ach, także nie było łatwo, ale dokładnie cały czas są poranki taneczne, live'y na fanpage'u Ola i Blue, właśnie dla dzieci. No to jeśli to był twój debiut, to w ogóle nie było widać tutaj tremy. Wszystko świetnie To bardzo przeprowadzone. się cieszę. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze się to oglądało i bardzo dobrze się przy tym tańczyło. Olu, ja chciałam dzisiaj zadać ci kilka pytań, które być może wspomogą pracę nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli właśnie w edukacji przedszkolnej czy wczesnoszkolnej. I chciałam zapytać, czy takie zajęcia taneczne powinny się ograniczać do takiej nauki kroków, do rozliczania tych układów, 5 kroków w lewo, 4 kroki w prawo, 3 razy obrócić się w jedną stronę, potem 2 w drugą. Jak to powinno wyglądać? Gdybyś mogła doradzić nauczycielom, którzy chcieliby właśnie tworzyć takie swoje układy, chcieliby wprowadzić takie zajęcia do swoich przedszkoli, do swoich grup, do swojego kalendarza dziennego. Tutaj zdecydowanie zajęcia nie powinny się ograniczać tylko do rozliczania kroków i właśnie 2 kroki w prawo, 2 kroki w lewo. Tutaj bardziej tak możemy działać z dorosłymi, natomiast z dziećmi zawsze zaczynamy od rozgrzewki, która przygotowuje całe ciało do wysiłku fizycznego, zapobiega też ewentualnym kontuzjom, także tą rozgrzewkę zawsze musimy włączyć do naszych zajęć.
I po rozgrzewce zawsze fajnie jest troszeczkę rozruszać dzieci, dlatego ja często włączam jakąś piosenkę, która jest znana dzieciom, lubiana przez dzieci i tańczymy prosty układ taneczny, wymyślam dosłownie kilka kroków do tej piosenki i tańczymy, dzieci wtedy się rozruszają troszeczkę, wprowadzą się w lepszy nastrój i dopiero wtedy możemy przejść do nauczania już tego układu tanecznego, który mamy na dzisiejszy dzień przeznaczony, czy to jest układ na występ, czy po prostu chcemy dzieci nauczyć jakiegoś układu, na przykład stylu tanecznego, jak krakowiak, to tutaj też możemy właśnie dopiero po takim wstępie tanecznym, po takiej rozgrzewce to wprowadzić, no i też nie możemy zapominać o zabawie w czasie tych zajęć, ponieważ dzieci uwielbiają zabawy, a zabawy też niosą szereg różnych korzyści. Także ja zawsze robię jeszcze rozciąganie. Też rozciągamy się, ponieważ dzieci często nie są tak rozciągnięte, jak nam się wydaje i no niestety nie są w stanie dotknąć do swoich stóp z wyprostowanymi nogami bardzo często. Także to też robimy też tak w formie zabawy. I mamy też na sam koniec już po zabawie, po takim ruchowej części, mamy relaksację, wyciszenie, żeby też już dzieci troszeczkę odpoczęły. Także to jest cały taki schemat lekcji, całe zajęcia taki. W takim schemacie się odbywają. Tak. Kochani, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście pamiętajcie o tym, że można je zadać. Wykorzystajmy to, że mamy naszego gościa, że znalazła dla nas Ola chwilę czasu, żeby się tu z nami spotkać i podzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Także jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę piszcie w komentarzach, bardzo proszę udostępniajcie nasze spotkanie w grupach nauczycielskich, żebyśmy mogli podzielić się tą wiedzą i doświadczeniem Oli także z innymi osobami. Dobrze. Wiemy o tym, że dzieci bardzo szybko się nudzą. Wiemy o tym, że naprawdę trzeba dużego wysiłku, żeby dzieci na troszeczkę dłużej zaciekawić, zainspirować. No właśnie, i co zrobić, żeby dzieci chciały się uczyć danego układu i żeby właśnie się zbyt szybko tym układem tanecznym nie nudziły, tak? Żeby po prostu te zajęcia odbywały się no, w taki efektywny sposób, z wykorzystaniem jakich metod, jak to przeprowadzić, żeby właśnie nie znudzić ich za szybko, zmobilizować do ćwiczeń, zmobilizować do tego, żeby dany układ taneczny chciały poznawać, pogłębiać, przygotować. No tu jest zawsze wyzwanie, dlatego że jeżeli chcemy na przykład układ na występ przygotować, to też chcemy, żeby ten układ był dobrze wyćwiczony. A dzieci dosyć szybko się nudzą i nie chcą ćwiczyć cały czas w kółko tego samego. Dlatego ja proponuję na przykład wprowadzać kroki do zabawy, kroki z naszego układu tanecznego. I teraz na przykład, jeżeli uczymy dzieci krakowiaka, to możemy zrobić zabawę, że jeżeli klaśniemy raz, dzieci pokazują cwał. Jeżeli klaśniemy dwa razy, dzieci pokazują krok krzesany, trzy razy na przykład haczyki, cztery razy na kolanko, czyli chłopiec na przykład na kolanko, paluszek do góry i dziewczynka w podskokach dookoła chłopca. I wtedy mamy, jest to zabawa, dzieci bardzo fajnie się bawią, a jednocześnie zapamiętują te kroki, które potem będą nam potrzebne w układzie. Możemy jakiś trudniejszy, na przykład z tańca nowoczesnego, chcemy zrobić sekwencję kroków, żeby jest młynek, i na przykład nóżka do nóżki i klaśnięcie i też możemy to wykorzystać w zabawie, że na przykład mówimy, że ten ruch pokazuje, że na przykład jesteśmy na plaży i machamy do kogoś i wtedy robimy ruch z machaniem i na przykład z młynkiem. Później drugi ruch też on coś odwzorowuje, na przykład zakładamy sukienkę, czy zakładamy strój na bal przebierańców no i mówimy, że mamy na przykład trzy takie ruchy i włączamy muzykę, zatrzymujemy muzykę i mówimy, że teraz pokazujecie ruch, w którym zakładamy strój na bal przebierańców i dzieci też bardzo fajnie to robią, bo oni wtedy czują, że to jest zabawa, ale jednocześnie ćwiczą do tego układu i potem mówimy, że no teraz poćwiczymy układ i okazuje się, że dzieci już
te kroki znają, ponieważ już w zabawie te kroki były zawarte. Tak samo możemy w rozgrzewce już te kroki zawierać. Zaczynamy rozgrzewkę i wtedy oczywiście ruszamy najpierw na przykład głowa, ramionka, ręce i potem przychodzi refren piosenki, zwrotka piosenki. Mamy na zwrotkę, robimy, rozgrzewamy głowę, ramionka, ręce, a na refren możemy zrobić właśnie sekwencję kroków z naszego układu. Coś, co jest najtrudniejsze, żeby już od samego początku, już od tej rozgrzewki to wprowadzać, żeby to urozmaicać. I też, co jest ważne, to też nie rozliczamy i nie ćwiczymy z dziećmi cały czas 5, 6, 7, 8, raz, dwa i tak cały czas przez 15 minut, tylko ważne też jest, żeby troszeczkę oczywiście tak na sucho warto poćwiczyć, bo z muzyką to wszystko już szybko idzie, ale troszeczkę na sucho i zaraz włączamy muzykę i z muzyką, dlatego że dzieciom z muzyką jest łatwiej ćwiczyć niż tak po prostu na sucho rozliczając kroki. Czyli przy okazji też ćwiczymy pamięć. Dokładnie tak. Bo jednak trzeba zapamiętać, tak, że w pewnym momencie coś tam zupełnie innego ma się wydarzyć. No świetnie, świetnie. Powiedz mi, Oleńko, czy nauczyciel, który nie miał do czynienia z tańcem, tak jak ja na przykład, jest w stanie sam ułożyć taki prosty układ taneczny? I jeśli tak, no to jak się za to zabrać? Co zrobić? Co jest ważne w takiej sytuacji, kiedy ktoś nie miał nigdy wcześniej do czynienia z takimi właśnie układami tanecznymi, chce przygotować występ na najbliższą uroczystość? Jak to zrobić? Skąd czerpać pomysły? Co byś poradziła? To tak, przede wszystkim oczywiście każdy może ułożyć układ swój własny, jak taneczny. To? Oczywiście. Zaczynamy od tego, że musimy wybrać piosenkę, to znaczy tak dwutorowo przejdziemy. Najpierw przejdźmy do tego, że musimy wybrać piosenkę i przesłuchać ją kilka razy. Przesłuchamy, rozpisujemy tą piosenkę. Ja też pokazuję w moim kursie dla nauczycieli, jak taką piosenkę rozpisać na ósemki, żeby do każdej ósemki potem dołożyć krok taneczny. Także rozpisujemy piosenkę, wydzielamy w niej zwrotkę, refren, szukamy takich samych elementów w tej piosence, powtarzających się. I teraz do każdego elementu, jak my już rozpiszemy tą piosenkę, możemy sobie ją, ja na przykład rozpisuję na takie kwadraty, każdą ósemkę, jedna ósemka to dwa kwadraty, ja wszystko to właśnie pokazuję w kursie, teraz jest mi to ciężko pokazać. Rozpisujemy, szukamy takich samych elementów w piosence, i potem przypisujemy ruchy do poszczególnych elementów piosenki, do powtarzających się elementów w piosence, przypisujemy te same ruchy. I teraz ruchy warto, aby były proste, żeby było dzieciom łatwo zapamiętać, ale też warto, żeby na przykład były zaczerpnięte z dnia codziennego. Czyli na przykład myjemy okna, na przykład jedziemy samochodem, możemy też zrywać jabłuszka z drzew, wtedy podskakujemy wysoko, albo możemy sięgać po kwiatki i sięgamy wtedy niziutko, możemy coś zakładać, pokazywać, że pięknie wyglądamy, sprawdzać, czy w stroju, który mamy na sobie, możemy zrobić obrót, także taką historię troszeczkę do tego układać, mówić, czym są te ruchy, jak możemy, że coś odpychamy, coś przyciągamy. Możemy też naśladować zwierzątka, że teraz pokazujemy dzikie hieny, a teraz na przykład pokazujemy ciężkie słonie i dzieci wtedy w to bardzo, bardzo łatwo wchodzą, a nam też jest łatwiej ułożyć ten układ, ponieważ możemy ułożyć też całą historię. Czyli na przykład wymyślamy sobie, że w tym układzie chcemy iść na bal. I jeżeli idziemy na bal, to zakładamy strój, musimy sprawdzić, czy w tym stroju dobrze się tańczy. Jak już pójdziemy na ten bal, to oczywiście tańczymy tam, możemy później w międzyczasie jakąś karocą gdzieś zajechać. Także jeżeli ułożymy całą historię, nam jest łatwiej te ruchy też wymyśleć, a dzieciom jest łatwiej to zapamiętać. Ale druga sprawa też jest taka, że jeżeli układamy układ na występ, możemy to zrobić tematycznie. Czyli jeżeli mamy na przykład Boże Narodzenie, wtedy robimy śnieżynki, Mikołaje i też ruchy
dostosowujemy, że na przykład pada śnieg, możemy rączkami pokazać, że jest biało. Możemy na Dzień Babci i Dzień Dziadka poszukać piosenki, w której właśnie jest babcia, jest dziadek i też te ruchy wszystko dostosowywać do piosenki. Możemy samemu ułożyć, to pierwsze to jest ruchy dostosowywać do słów w piosence. Możemy też sami ułożyć historię niezależną do piosenki i do tej historii robić te ruchy, pokazywać i jednocześnie tańczyć, lub możemy zaczerpnąć ruchy z dnia codziennego, czyli mycie okien, odkurzanie, przyciąganie, odpychanie i możemy też naśladować zwierzęta. I wtedy jest dużo łatwiej to zrobić. I pamiętamy, że jak mamy refren i na refren ułożymy sobie jedną sekwencję kroków, to już w kolejnym refrenie robimy to samo. Czyli nie zmieniamy, ponieważ Czyli dzieciom jest ciężko refren później. zaczynamy. Tak, dzieciom jest później ciężko to zapamiętać, że w tym pierwszym, w starszych grupach możemy tak robić, ale w młodszych grupach dzieciom jest ciężko zapamiętać, że w pierwszym robiliśmy to, a w drugim już będzie coś innego. I więc tym sposobem unikamy pomyłek. Czyli mając muzykę i tekst, możemy taki układ przygotować pod ten tekst, bądź też pod samą muzykę zaczerpnąć te kroki, tak, ten układ zaczerpnąć z życia codziennego, przypisując danym ruchom jakieś nasze codziennie wykonywane czynności, tak? Dobrze rozumiem? Dokładnie, tak. I wtedy jest zdecydowanie łatwiej. I nam, i dzieciom. Tak, dokładnie. Bo no, czasem brakuje tych pomysłów i już nie wiemy, co możemy dołożyć do tej piosenki, jaki krok. A jeżeli układamy sobie jakąś historię, albo na przykład idziemy do lasu i możemy powiedzieć, że wypatrujemy zwierząt, robimy zdjęcia zwierzętom, a teraz uciekamy i na przykład chowamy się, wtedy kucamy. I jest łatwiej nam po prostu ułożyć te kroki, wymyśleć jakieś kroki do tej naszej historii, a dzieciom jest łatwiej później to zapamiętać w tańcu. Mamy pytanie od jednej z osób, jak zaangażować wstydliwych rodziców do wspólnego układu tanecznego? Bo rodzice przecież też mogą brać udział, prawda, w takich zabawach tanecznych. Jak zaangażować takich rodziców? Czy w ogóle też przeprowadzałaś takie zajęcia z udziałem rodziców, gdzie oni już wcześniej brali udział w tych próbach, wcześniej gdzieś tam tańczyli razem z dziećmi? Jak to wygląda z Twojej perspektywy, jeśli chodzi o tego rodzaju wstydliwych rodziców? W próbach jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żeby rodzice brali udział. Wynika to z tego, że ciężko jest zebrać rodziców na tą próbę. Natomiast jak najbardziej prowadziłam takie tańce na jakichś uroczystościach, na przykład właśnie w przedszkolu czy też w szkole. I wtedy faktycznie jest część rodziców, którym jeżeli powiemy zapraszamy do tańca, no to na przykład tata mówi, to ty idź potańcz, a ja posiedzę sobie tutaj i popatrzę. A jednak nam zależy, żeby wszyscy wzięli udział. Wtedy zauważyłam, że warto jest zrobić taniec w kole. Czyli robimy duże koło na całą salę i jest ciężej się rodzicom odsunąć do boku, bo jeżeli wszyscy stoją przodem do nas, to tam każdy ktoś tam podejdzie boczkiem, boczkiem pod ścianę i już nie tańczy. A jeżeli mamy duże koło, są wszyscy zaangażowani, jesteśmy tak razem w tym tańcu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, aby poprosić dzieci, żeby sprawdzili, czy mają swoich rodziców przy sobie, więc rodzic też przyjdzie. Kolejna sprawa, możemy powiedzieć rodzicom, że teraz robimy duże koło i nie mówić koniecznie, że zapraszamy do tańca rodziców, tylko że robimy duże koło i za chwilę dowiecie się, co będzie dalej. Więc rodzice może też chętniej przyjdą, bo ten taniec, Element zaskoczenia. dokładnie, bo słowo taniec niestety tak może nieraz zniechęcać. Rodzice też mają takie obawy, czy dam radę, czy się nie ośmieszę. Dlatego też warto robić proste układy, proste kroki, nic trudnego i warto też zaangażować, zrobić taki układ, żeby rodzice tańczyli go z dzieckiem, żeby ten rodzic był potrzebny, bo rodzic, jeżeli poczuje się taki niepotrzebny,
to może wtedy odejść na bok i już nie chcieć tańczyć, no bo dziecko dobrze się bawi, więc on popatrzy z boku. Także wszystkie ruchy typu przybijamy piąteczki z rodzicami, haczyki, łapiemy się za rączki, stajemy naprzeciwko, naśladujemy swoje ruchy nawzajem, odchodzimy od siebie, przychodzimy. Też na przykład jeżeli stoimy w kole, taniec w kole, przybijamy piątki na boki w dwie strony, tak? Czyli mamy z jednej strony na przykład dziecko, z drugiej strony rodzica i przybijamy piątki w dwie strony. Idziemy do przodu, skaczemy tyłem w tym kole, wchodzimy do środka koła, na zewnątrz. Także takie proste ruchy, żeby każdy mógł skorzystać i każdy, żeby mógł bez żadnych przeszkód to wykonać. Bo też wiadomo, jest różna koordynacja i rodzice też, żeby nie czuli się tacy zawstydzeni, że komuś wychodzi, a komuś nie, także naprawdę warto robić coś bardzo prostego i coś, co angażuje zarówno rodzica, jak i dziecko, żeby rodzic też czuł się potrzebny i chciał tańczyć. No i te koło, to też jest naprawdę duże ułatwienie, przetestowałam to wiele razy i naprawdę koło lepiej się sprawdza, niżeli stoimy w rozsypce. Wtedy rodzice uciekają na boki. Pomocy, z jakich pomocy korzystać przy takich prostych układach tanecznych? Czy szaty, chusty się sprawdzają? Tak, jak najbardziej. Z chustami taniec dzieci też bardzo lubią. Także chusty wszelakie są takie fajne właśnie chustki, ale też w ostateczności, jeżeli nie mamy chust specjalnych, możemy nawet chusteczki higieniczne wykorzystać w tym tańcu i dzieci też będą tańczyły, też będą się cieszyły i też będą ten ruch bardziej akcentowały, bo wtedy patrzą na tą chustkę, bardziej zwracają na to ruch i akcentują ten ruch. Także chusty, możemy robić szarfy na patyczku, patyczek przywiązujemy, szarfę, to też dzieci bardzo lubią, to jest troszkę bardziej pracochłonne, ale też warto. Dzieci też bardzo fajnie tańczą z takim rekwizytem. Też na pewno sama wstążka, jeżeli nie mamy tych patyczków, sama wstążka, dać dzieciom wstążeczkę i dzieci z tą wstążeczką, żeby tańczyły. Też na pewno pompony. Pompony też są super. Dzieci zawsze czekają, kiedy tylko z pomponami potańczymy. Także każdy układ, ja często w grupach, na przykład trzylatków, daję pompony i robimy układ na Dzień Babci, Dzień Dziadka na przykład, czy na Boże Narodzenie, kiedy dzieci, one każdy występ bardzo przeżywają. Jak mają, także nie możemy nic wymagającego zrobić, zwłaszcza tak jak ja przychodzę na zajęcia taneczne, jestem raz w tygodniu, także też jestem ograniczona czasowo, więc staram się coś łatwego i tutaj te pompony bardzo pomagają, ponieważ dzieci troszeczkę tymi pomponami pomachają i to już jest efekt. Także wystarczy, że troszeczkę do dołu, troszeczkę do góry, obroty, zrobimy jakieś duże koło wspólnie i już jest. Baloniki też, jak najbardziej. Z balonami taniec można też robić zabawę z balonami. Odbijamy balon głową, później zatrzymujemy muzykę i zmieniamy, że teraz na przykład rączką odbijamy. Zatrzymujemy i na przykład można ramionkiem odbijać. Można próbować brzuchem odbijać, nóżką odbijać. Z balonem też jest świetnie, też są świetne tańce. Na występ na przykład bardzo fajny też jest taniec ze świecącymi kuleczkami, tylko to już trzeba poszukać takiego rekwizytu, ale to jak już się raz zakupi taki rekwizyt, to on już jest na lata. Kule świecące, przygaszamy światło, dzieci mają kule w ręku i też wystarczy kilka ruchów, młynek, rączkami machają i też to świetnie wszystko wygląda, jest takie efektowne bardzo. Także te świecące kule, co jeszcze możemy, myślę. Ola, mam wrażenie, że z wielką chęcią byś nam zatańczyła. Oj tak. Oleńko, ja bym chciała zapytać jeszcze o blue, bo razem z tobą pojawia się też blue. Powiedz mi skąd ten pomysł i powiedz mi jak dzieci odbierają tą twoją maskotkę. Tak, razem ze mną tańczy blue. Jest nie zawsze w przedszkolach, ale tutaj w świecie online jest obecny zawsze praktycznie. Blue to jest duża, niebieska, pluszowa maskotka, którą dzieci uwielbiają. Bardzo, bardzo pozytywnie przyjęły, zawsze pytają się, a kiedy będzie Blue.
kiedy będzie właśnie live taneczny z Blue. Czasem już sobie tak właśnie myślę, że ze mną dzieci nie chcą, a z Blue tylko by chciały. Także no, Blue jest bardzo pozytywnie przyjmowany przez dzieci, dzieci bardzo czekają. I razem z Blue właśnie tańczymy w naszych kursach tanecznych dla dzieci. Na naszych live'ach niestety fizycznie jest to niemożliwe, aby Blue pojawił się ze mną, natomiast w tych naszych kursach tanecznych i na YouTubie też mam kilka właśnie materiałów, w których też jest Blue, także też warto czyli zerknąć. Blue powstał jakby pod potrzeby twoich kursów online, tak? Pod potrzeby tworzenia wszystkich materiałów, które pojawiają się w świecie online, tak? Dobrze rozumiem? Tak, tak, tak. Dokładnie. Czyli taki pomysł na takiego partnera w tych zabawach. Dobrze, a gdybyś mogła powiedzieć nam coś więcej właśnie na temat twojego kursu, bo to twój pierwszy kurs online. Czy trudno stworzyć taki kurs? Bo ja też tutaj cały czas namawiam moją społeczność do tego, żeby tworzyć, żeby się dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami i obserwuję cię już od jakiegoś czasu, bo przecież miałyśmy okazję uczyć się wspólnie u naszej mentorki i właśnie powiedz, jak to jest, czy trudno jest stworzyć taki kurs, jak w ogóle wygląda ten twój kurs, zachęć być może dziewczynę do tego, żeby skorzystały z tego materiału, powiedz coś więcej na ten temat, bardzo proszę. Kurs taneczny dla dzieci Ola i Blue powstał tak naprawdę w mojej głowie prawie rok przed premierą i przed premierą, przed tym ujrzeniem światła dziennego. Ja bardzo powoli się do tego zbierałam, właśnie miałam obawy, jak to zrobić, przerastało mnie to wszystkie te technologiczne sprawy, jak to w ogóle w ten internet włożyć, jak ja później to mogę sprzedać w tym sklepie internetowym, to mnie w ogóle wszystko przerastało i właśnie u naszej mentorki na kursie, u Asi Ceplin, to wszystko jakoś zaczęło mi się klarować, zaczęłam tworzyć sobie taką ścieżkę, co po kolei zrobić i powoli działałam takim swoim tempem, także zaczęłam oczywiście od tej maskotki, od stworzenia Blue, żeby on już fizycznie był, potem od nagrań, także wszystko krok po kroku, potem nagrania, potem montaż tych filmików, potem platforma kursowa, no i powstało, ujrzało światło dzienne, pierwsze dziecko, dokładnie. Także nie jest to takie trudne, tylko trzeba krok po kroku, na spokojnie i naprawdę nie ma co się obawiać i naprawdę warto, bo jest duża satysfakcja z tego pierwszego dziecka, chociaż z drugiego też, ale bo drugi jest kurs dla nauczycieli, to jest drugie dziecko, natomiast pierwsze to jest dla dzieci, tak, i cała, no to on jeszcze powstał zanim ten nieszczęsny wirus do nas przyszedł i zanim wszyscy zostaliśmy uziemieni w domach. I wtedy tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, jeżeli dzieci miałyby możliwość korzystania z zajęć tanecznych we własnym domu, bo nie każdy ma taką możliwość, żeby dojeżdżać na zajęcia taneczne. Też często dzieci mają na przykład raz w tygodniu tylko zajęcia taneczne, a lubią ten taniec i chciałyby częściej tańczyć. Też kolejna sprawa bardzo ważna jest taka, że dzieci teraz bardzo ciągnie do tych technologii, do gier na komputerze, na telefonie. I ja tak się zastanawiałam, jak odciągnąć dzieci właśnie od tego siedzenia w jednej pozycji, czy to przed telewizorem, czy grając, żeby troszeczkę się poruszały. I właśnie z taką myślą powstał ten kurs, który po prostu rusza dzieci przed tym ekranem telewizora, komputera czy tabletu. Dzieci we własnym domu mogą wziąć udział w takich pełnowartościowych zajęciach tanecznych, które składają się z rozgrzewki, z rozciągania, z trzech układów tańca nowoczesnego głównie. W jednym kursie mam trzy te kursy już, w jednym są elementy baletu, natomiast w dwóch pozostałych jest taniec nowoczesny, jest nauka kroków, jest filmik instruktażowy, jest zabawa taneczno-ruchowa, jest rozciąganie, relaksacja do tego, żeby zmotywować bardziej dzieci do pracy, jest tablica motywacyjna, żeby zaznaczać postępy dziecka, jest dyplom za piękny udział w zajęciach, jest
Co tam jeszcze mamy? Mamy kolorowankę dla dzieci i mamy, co ważne, też dostęp do zamkniętej grupy, w której dwa razy w tygodniu tańczymy właśnie na tanecznych live'ach. Ja w poniedziałki, a Blue w piątki do dzieci przychodzi. Także dzieci mają i mnie, i Blue cały czas. Super, tak? Świetny pomysł. A jeśli chodzi o kurs dla nauczycieli? Kurs dla nauczycieli powstał niedawno i on powstał tak naprawdę, nie myślałam o nim wcześniej, głównie się skupiałam na tych kursach dla dzieci, ale dostawałam coraz więcej wiadomości, czy właśnie nie mam takiego kursu, w którym pokazywałabym, jak ja tworzę te zajęcia. I tak sobie postanowiłam, że skoro i tak teraz jestem w domu, bo nie mogę w przedszkolach prowadzić zajęć, to może stworzę taki kurs. I właśnie stworzyłam kurs, który miał premierę tydzień temu, dosłownie, kurs, w którym pokazuję cały proces tworzenia zajęć taneczno-ruchowych, zajęć w przedszkolu. I tutaj też pokazuję po kolei wszystko, pokazuję schemat lekcji, jak powinien taki schemat wyglądać, pokazuję, jak, z czego powinna składać się rozgrzewka, jak taką rozgrzewkę przygotować. Jest tam przykładowa rozgrzewka, która jest przeze mnie tam pokazywana, także można jej się nauczyć i dzieciom po prostu na swoich własnych zajęciach przeprowadzić taką rozgrzewkę. Jest moduł, w którym właśnie pokazuję, jak tworzyć samemu układy taneczne i wtedy tam właśnie pokazuję dokładnie, jak rozpisywać piosenkę, bo zaczynamy zawsze od tego, że wybieramy piosenkę, słuchamy jej kilka razy i jest bardzo ważne, żeby ją rozpisać. Także pokazuję, jak rozpisać piosenkę, jak dobierać kroki do poszczególnych elementów tej piosenki. Pokazuję, jak nauczyć dzieci tego układu tanecznego, który stworzyliśmy razem. I później już pokazuję cały układ, czyli co nam wyszło podczas tworzenia tego układu. Pokazuję też, jak przeprowadzić rozciąganie, krok po kroku, jak zrobić rozciąganie z dziećmi tak, aby było atrakcyjne dla dzieci, czyli niekoniecznie łapiemy się za stópki i liczymy i po prostu tak bez ruchu jesteśmy, tylko bardziej jakąś historię do tego dokładamy, aby dzieci też nie czuły tak bardzo, że się rozciągają, no żeby po prostu chciały to robić. Jest rozciąganie, jest relaksacja, też mówię o tym, jak relaksację przygotować i też przeprowadzić dokładnie i też pokazuję tam przykładową relaksację przeze mnie przygotowaną. Jest moduł z zabawami i tam pokazuję 10 przykładowych zabaw, które możemy wykorzystać na zajęciach tanecznych z dziećmi w przedszkolu. Także to jest tyle chyba, tak myślę. I ja jest to... Tak? Bo jest jeszcze drugi, bo jest to i można jeszcze kupić ten kurs w pakiecie z całą lekcją, z całymi zajęciami tanecznymi i takie zajęcia taneczne to jest 33 minuty dokładnie, które możemy dzieciom włączyć na ekranie, na rzutniku, czy na telewizorze, komputerze, w grupie przedszkolnej i wtedy dzieci, cała grupa bierze udział w zajęciach razem ze mną i z Blue. Blue też tam występuje, ja tam się zwracam bezpośrednio do dzieci, także to są już takie całe zajęcia, które bezpośrednio w przedszkolu możemy dzieciom włączyć i wiele razy je tak naprawdę odtwarzać lub możemy samemu zaczerpnąć inspirację z tych zajęć i wykorzystać podczas swoich zajęć tanecznych. Kochani, czy macie jakieś pytania do Oli? Piszcie proszę, bo tak wszyscy cichutko siedzą, słuchają. Mamy na pokładzie ponad 70 osób. Czy macie, kochani, jakieś pytania? Magdalena pisze, że świetne pomysły. My nawet już korzystamy i zmieniamy je troszeczkę pod siebie. A więc Magdalena już gdzieś podpatrywała i ciebie, i Blue. Wrzuciłam też, kochani, tutaj link do fanpage'a Oli, gdzie można znaleźć i Olę, i Blue. No i oczywiście myślę, że Ola później podlinkuje nam też w tej transmisji linki do tych kursów, o których mówiłaś, prawda? Wiem, że masz też małą niespodziankę dla nas. Tak, niespodzianka to kod rabatowy minus 30% na hasło kapelusz z kwiatami, jeszcze się upewniłam, na hasło kapelusz z kwiatami mamy 30% zniżki na produkty w sklepie na www.olaiblue.pl. Także zniżka jest do niedzieli. Ola i
blue.pl, tak? Tak. Już puszczamy stronę. Kochani, czy macie jakieś pytania do Oli? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witam, witam. Wykorzystajmy ten moment, bo Ola nam zaraz ucieknie. Więc jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, piszcie do nas. Poranki, powiedz, te poranki taneczne. Dużo osób w nich uczestniczyło, prawda? Dużo, tak. Było nas często nawet ponad 300 osób. Także jest to naprawdę duża liczba dzieci, ponieważ no za każdym tym wyświetleniem są dzieci, tak? I dzieci bardzo się cieszą, kiedy rodzice napiszą, że na przykład jest Ala i ja wtedy mówię cześć Alu i ja później dostaję wiadomości, dostaję laurki od dzieci, że dzieci tańczą, że czekają, kiedy tylko będą właśnie zajęcia taneczne, kiedy spotkamy się na kolejnym live'ie. Także dzieci faktycznie w domu ćwiczą i tańczą. Dostaję właśnie zdjęcia, dostaję też nagrania wideo, jak dzieci tańczą. Prowadzę też zajęcia Zumby przez aplikację Zoom z dziećmi. I to też jest bardzo, bardzo fajna opcja, dlatego że ja dzieci wtedy widzę i specjalnie robię sobie grupy do 10 dzieci, żebym mogła z każdym chwilkę porozmawiać, na każdego zwrócić uwagę, do każdego bezpośrednio po imieniu się zwracać. No i ja się wtedy czuję tak naprawdę jak w sali w przedszkolu, bo widzę dzieci, mam ich imiona, mogę z nimi porozmawiać. Też to są dzieci, które już od jakiegoś czasu zaczęły ze mną ćwiczyć, ze mną tańczyć, także też już ich kojarzę. Dzieci też mi często pokazują, co mają nowego, tańczą w tych swoich nowych jakichś strojach, także są bardzo zadowolone i bardzo chętnie ćwiczą. Tutaj właśnie na tym Zoomie fajnie, bo widzę, że faktycznie wszyscy bardzo chętnie ćwiczą i bardzo chętnie biorą udział w tych live'ach naszych i w naszych zajęciach. Kasia pyta, proszę o informację na temat kursu. Kasiu, ja umieściłam tutaj adres strony www.olaiblue.pl i tam na pewno znajdziesz szczegółowe opisy. Mamy też pytanie od Sylwii. Sylwia pyta, czy pomysły można wykorzystać w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na przykład w pracy z dziećmi z autyzmem. Czy masz takie doświadczenia, czy pracowałaś z takimi dziećmi i jak sądzisz, czy te twoje pomysły tam zamknięte w tych kursach można również wykorzystać? Tak, oczywiście też można wykorzystać, tylko też trzeba zmodyfikować indywidualnie pod każde dziecko i też możemy wtedy fajnie ułożyć sobie, ja pokazuję tam w jaki sposób układać tańce, a my możemy to dostosować do swoich dzieci właśnie, do swojej grupy, jeżeli nie możemy, na przykład dziecko nie może robić obrotów, nie może gwałtownie kucać na przykład na podłogę, wtedy eliminujemy sobie takie ruchy i samemu układamy już konkretnie pod naszą grupę. My znamy najlepiej, każdy nauczyciel najlepiej zna swoją grupę i najlepiej wie, czy w danej grupie sprawdzi się taki ruch, czy się nie sprawdzi. Także tutaj jak najbardziej tak. Myślę, że w tym kursie online też taką dobrą robotę robi właśnie Blue, prawda? Dokładnie, tak. Dzieci też bardzo zwracają uwagę na Blue. Bardzo ich to na maskotkę, tak. Bardzo przyciąga to ich wzrok i oni bardzo chętnie właśnie biorą udział, jeszcze chętniej, bo zawsze pytają się, gdzie jest Blue i cieszą się, że mogą po prostu z tym Blue potańczyć. To jest taki ich taneczny przyjaciel. Sylwia pisze, dziękuję. Kochani, czy macie jeszcze jakieś pomysły, jakieś pytania, chcecie jakiś podpowiadajek od Oli? Pytajcie, proszę. Pytajcie. Ja jeszcze raz przypominam, strona www.olaiblue. Gdyby ktoś z Was chciał skorzystać, to na chwilę obecną mamy kod rabatowy na hasło kapelusz z kwiatami oczywiście. Dokładnie. Czy są jeszcze jakieś pytania na pokładzie? Kochani, czy macie jakieś pytania?
Dobrze, czyli inspiracje z piosenek, czyli na pewno rekwizyty, na pewno tasiemki, na pewno chusteczki, na pewno coś zwiewnego, co będzie z nami tańczyć. Na pewno wiemy już, jak zachęcić rodziców. Na pewno wiemy, że nie można im mówić, że zapraszamy ich do tańca, trzeba szukać innych sytuacji. Na pewno wiemy, że można nasze umiejętności przenieść do świata online i to się naprawdę świetnie w Twoim przypadku sprawdza, bo tak jak właśnie mówiłam już wcześniej, obserwuję te Twoje poranki i naprawdę jestem pełna podziwu, jak właśnie dzieci fajnie się bawią, mimo tego, że ich nie widzę, to jakby czuję, że one właśnie całą sobą są z Tobą. O. I właśnie te dodatkowe jeszcze informacje od rodziców pomagają bardzo, bardzo w ciekawy sposób zachęcić, tak? I sprawiasz wrażenie, jakbyś faktycznie zaglądała tam do każdego domu i każdy z dzieci widziała. Udaję zawsze, że mam magiczne lornetki i wszystkich widzę. I widzę, czy dzieci tańczą, czy nie tańczą. I oni też bardzo ich to motywuje. Także myślę, że tu jest, można naprawdę przez ten świat online połączyć się fajnie z dziećmi i też fajnie z nimi przeprowadzić te zajęcia, czy to właśnie w sali, czy też przez internet. A jeszcze odnośnie rekwizytów, to chciałabym dodać, że tutaj właśnie te balony, wstążki, to wszystko możemy wykorzystywać na zajęciach regularnych, czyli robić to nawet improwizacje ruchowe przy muzyce, dać dzieciom wstążki i dzieci sobie wtedy tańczą tak jak chcą, improwizują do muzyki. Możemy też zmieniać muzykę na przykład raz wolną, raz szybką, raz dać im country, a raz dać muzykę klasyczną, a później na przykład hip-hop. Także zmieniać im te style po chwilę każdej piosenki i żeby oni dostosowywali ruch, a tutaj ta wstążeczka może być takim dodatkowym elementem, to jest raz i to jest na zajęciach regularnych, ale jeżeli przygotowujemy występ, to też wiadomo na występ rekwizyty wszystkie typu, na przykład mogą być gitary zrobione z tektury tak naprawdę i dzieci udają, że grają na gitarach, mogą być kapelusze, także tutaj też i z kapeluszami jakiś układ, że dzieci pokazują coś kapeluszem, zakładają, zdejmują, także tutaj możemy też te rekwizyty wykorzystać na występie i one też bardzo fajnie wyglądają. Ważna jest tutaj też nasza kreatywność. Dokładnie, tak. Niekoniecznie ma być to trudne, ale właśnie, żeby było efektowne. Katarzyna pyta, gdzie można zobaczyć poranki z panią Olą. Poranki z Olą i z Blue znajdziecie, bardziej z Olą niż z Blue, znajdziecie kochani na Facebooku, na fanpage'u Oli, Ola i Blue, tutaj podlinkowałam. I jeszcze Kasia pyta, dla jakiego wieku pani Ola proponuje te zajęcia. Mówiliśmy już o tym, że wiek od 3 do 10, 7? Do 7. Głównie do 7 lat. Natomiast, ale starsi też mogą potańczyć. Tak. Ja mam, nawet na Zumbie mam dzieci w wieku do 10 lat i dzieci bardzo fajnie biorą udział. Także tutaj swobodnie też wczesnoszkolne nauczanie, też jak najbardziej klasy 1-3. Też jak najbardziej, ponieważ też w klasach 1-3 też prowadzę zajęcia dodatkowe, tylko to już są takie zajęcia popołudniowe. W przedszkolach są to często zajęcia obowiązkowe dla wszystkich i wszystkie dzieci mam po prostu na tych zajęciach tanecznych. Natomiast w szkołach to są już takie popołudniowe dla dzieci chętnych i też prowadzę według tego samego schematu, tylko po prostu układy są trudniejsze. Robię trudniejsze kroki, szybsze zmiany, więcej tego ruchu, a w przedszkolu są mniej tych zmian, mniej też zmian ustawień, też warto robić, jeżeli układamy swój układ taneczny, warto zrobić zmiany ustawienia, czyli dzieci nie stoją cały czas na przykład w dwóch rzędach, tylko w trakcie mogą na przykład zrobić koło, przejść po kole i ustawić się w szachownicę, albo jeżeli to będzie trudność, to mogą po prostu zrobić koło i już tańczyć w kole drugą część układu. Mogą zrobić pary, haczyki,
chłopcy na kolanko, dziewczynki w podskokach dookoła chłopców. Także warto zmieniać te ustawienia, niekoniecznie jakoś na jakieś trudne, ale coś prostego, co wprowadzi ruch. A już w szkole robimy już trudniejsze rzeczy. Kochani, czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy macie jeszcze jakieś pytania, kochani? Wykorzystajmy ten moment, że Ola jest z nami. Oleńko, nie ma więcej pytań. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten czas, który nam poświęciłaś, za to, że udało nam się tutaj... O, jeszcze jest jedno pytanie. Jak zachęcić do zajęć dziecko, które nie lubi zajęć ruchowych, tanecznych? No to już o tym mówiliśmy na początku, ale jakbyś mogła jeszcze raz powtórzyć to. Tak. Jak zachęcić dziecko? Myślę, że jeżeli zajęcia są właśnie prowadzone w ten sposób, że nie ćwiczymy cały czas jednego fragmentu układu i nie rozliczamy cały czas 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, bo to jest dla dzieci nudne, tylko robimy to w ten sposób, że robimy rozgrzewkę, później robimy jakiś układ, który dzieci lubią, nawet możemy powiedzieć, że macie dzisiaj do wyboru, czy robimy na przykład gumi misia, czy chihuahuę i głosujemy. Rączka do góry, żeby nie było też sporów, to głosujemy i ta piosenka, która ma więcej głosów, ta wygrywa, albo powiedzieć, że dzisiaj robimy tą, a na następnych zajęciach zrobimy tą drugą piosenkę. I wtedy dzieci się wprawiają w lepszy nastrój. Jest to wesoła piosenka, którą dzieci już znają, także czują się swobodnie. Potem dopiero właśnie przechodzimy do nauki układu, ale też troszeczkę na sucho tych kroków, czyli bez muzyki. Później włączamy muzykę i ćwiczymy z muzyką te kroki, żeby było to bardziej atrakcyjne, żeby nie tak na sucho, tylko już z tą muzyką, to jest wtedy bardziej dynamiczne i atrakcyjne dla dzieci. Potem, jeżeli widzimy, że grupa już się zaczyna nudzić, to możemy wrzucić zabawę, która będzie zawierała elementy z tego tańca, żeby dzieci cały czas ćwiczyły ten taniec. I tak jak mówiłam o tych zabawach, że na przykład... zmiana. Tak, czyli na przykład z klaśnięciem, później znowu na przykład troszeczkę poćwiczyć układ i właśnie no tutaj to zachęca bardzo dzieci. Nie ma raczej takich problemów, żeby dzieci nie chciały brać udział w zabawie. A w tej zabawie tak naprawdę możemy uczyć się układu. W zabawie, którą jeszcze same wybrały, tak? No bo jeśli dajesz na początku możliwość wyboru, no to tutaj ta chęć do pracy, do współpracy na pewno jest większa. Oleńko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Trzymam kciuki za wszystkie Twoje kolejne przedsięwzięcia. Będę Ci naprawdę mocno kibicowała. Cieszę się bardzo, że zrobiłaś ten pierwszy, drugi i myślę, że jeszcze wiele, wiele kroków przed Tobą. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Państwa, moi drodzy, odsyłam do Oli i Blu, podglądajcie, potańczcie rano z Olą na porankach tanecznych, zajrzyjcie na stronę Oli www, już szukamy. www.olaiblu.pl. Zerknijcie, może znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Jeszcze raz, Oleńko, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja trzymam również kciuki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Było mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiamy Was, kochani. Pa, pa. Dziękuję. Pozdrawiam.